Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę, jak wykonać takiego kurczaczka z szaloną fryzurką. W filmiku pokażę, jak wykonać korpus i skrzydełka. I zaczynamy od kółka magicznego. W kółku wykonuję 6 półsłupków. Jeden. Dwa. Ciągnę za sznureczek. Mam pierwsze okrążenie 6 półsłupków. Następne okrążenia wykonuję po spirali bez przejścia. Dlatego w każdym okrążeniu oznaczam pierwszy półsłupek, żeby się nie pogubić. W drugim okrążeniu będziemy mieli 12 półsłupków. Wykonuję 2 półsłupki w każdym oczku okrążenia. I od razu pierwszy półsłupek oznaczam. Znów w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek. Następnym dwa. I tak do końca okrążenia. Dwa półsłupki w każdym oczku. W kolejnym okrążeniu wykonuję 18 półsłupków. W co drugim oczku robimy 2 półsłupki. Pierwszym jeden, drugim dwa. Trzecim jeden. Czwartym dwa. I tak do końca okrążenia. Mamy 18 półsłupków. I w czwartym okrążeniu już wykonuję 24 półsłupki. W co trzecim oczku robimy 2 półsłupki.
drugim. Jeden. I trzecim. Dwa. Znów jeden. Kolejny jeden. I w trzecim dwa. Do końca okrążenia. Mamy już czwarte okrążenie z 24 półsłupków. W piątym okrążeniu wykonuję 30 półsłupków i co czwartym oczku robię 2 półsłupki. Pierwszy półsłupek, drugi. Trzecim też jeden. I w czwartym dwa. I w następnych oczkach znów w pierwszym jeden, w drugim jeden, w trzecim jeden i w czwartym dwa. Do końca okrążenia. Wykonałam już piąte okrążenie z 30 półsłupków. W szóstym okrążeniu robimy 2 półsłupki w co piątym oczku. Pierwszy, drugi, jeden, trzecim, jeden, czwartym, jeden i w piątym oczku dwa półsłupki. Tak do końca okrążenia. W pierwszych czterech jeden, w piątym oczku dwa półsłupki. I mamy szóste okrążenie, które ma 36 półsłupków. W następnych 12 okrążeniach wykonujemy taką samą ilość półsłupków. To jest 36 półsłupków w każdym i wykonujemy w każdym półsłupku po jednym półsłupku. Nie dodajemy. I
36 półsłupków w każdym okrążeniu. Wykonałam 12 okrążeń. Jeżeli liczyć od środka, powinniśmy uzyskać razem 18 okrążeń. Przymocowałam oczka. Można zamiast takich oczek przyszyć zwykłe guziki lub wyszyć oczka nićmi. W następnych okrążeniach będziemy zwężać kurczaczka, więc zaczynamy 19 okrążenie. W tym okrążeniu mamy wykonać 30 półsłupków, w co piątym i szóstym oczku zrobimy 2 półsłupki łączone razem. Pierwszy półsłupek oznaczamy. Czwarty i piąty. Nawijamy na szydełko włóczkę i pozostawiamy. I w szóstym oczku też nawijamy na szydełko włóczkę i zostawiamy. I teraz nawijamy włóczkę i przeciągamy przez te 3 pętelki. W taki sposób zmniejszamy ilość półsłupków. I znów w kolejnych 4 oczkach po jednym półsłupku. 1, 2, 3. I w piątym i szóstym znów zmniejszamy ilość. Wykonujemy 2 półsłupki łączone razem. I znów w kolejnych 4 oczkach po jednym półsłupku. W piątym i szóstym 2 półsłupki łączone razem. Tak do końca okrążenia. I mamy okrążenie z 30 półsłupków. W kolejnym 20 okrążeniu zmniejszamy ilość półsłupków do 24, więc w każdym czwartym i piątym oczku
wykonujemy dwa półsłupki łączone raz. Pierwszy, drugi, trzeci i w czwartym i piątym oczku robię dwa półsłupki łączone razem. I znów w kolejnych trzech oczkach po jednym półsłupku. I w czwartym i piątym dwa półsłupki łączone razem. I tak do końca okrążenia. I mamy już okrążenie z 24 półsłupków. W 21 okrążeniu zmniejszamy ilość półsłupków do 18. Co trzecim i czwartym oczku wykonuję półsłupki łączone razem. Pierwszy półsłupek, w drugim oczku jeden też i w trzecim i czwartym dwa półsłupki łączone razem i znów jeden, drugi i trzecim i czwartym dwa półsłupki łączone razem. W sumie powinniśmy uzyskać 18 półsłupków w tym okrążeniu. 21 okrążenie już jest kończone. Mamy w nim 18 półsłupków. I teraz wpycham do środka wypełnienie. W moim przypadku to kulka silikonowa. Teraz wykonuję 22 okrążenie, w którym zmniejszam ilość półsłupków o 6, więc w tym okrążeniu będzie 12 półsłupków. W co drugim i trzecim oczku wykonuję półsłupki łączone razem. Pierwszy i teraz drugim i trzecim
smaczne posupki łączone razem. I znów jeden. I drugim i trzecim dwa posuwki łączone razem, tak do końca okrążenia. Następne okrążenie, 23. Już w każdym pierwszym i drugim oczku wykonujemy półsłupki łączone razem. Okrążenie powinniśmy uzyskać 6 półsłupków. I znów pierwszy, drugie, i łączymy razem. I tak do końca. Pierwszy. Okrążenie 6 półsłupków. Odcinamy włóczkę. Teraz łączymy. Skrzydełka zaczynamy robić, wykonując kółko magiczne. Robimy 3 oczka łańcuszka. Następnie w kółku robimy 4 słupki. Czwarty.
Teraz robimy 3 oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę i wykonujemy w każdym oczku po jednym słupku. Łączone wszystkie będą razem. Przyciągam łuczkę tylko przez 2 pętelki. Ostatnią zostawiam na szydełko. Znów przyciągam przez 2 pętelki i ostatnią zostawiam. I ostatni słupek robimy w trzecim oczku łańcuszka. Też przyciągamy przez 2 pętelki i ostatnią pozostawiamy. I mamy teraz 6 pętelek. Nawijamy łuczkę i przyciągamy przez wszystkie 6 pętelek. Teraz robimy oczko ścisłe i odcinamy łuczkę. Mamy skrzydełko. Łuczkę mniejszym szydełkiem lub igłą chowamy w ściegach. Skrzydełka przyszyłam. Dziubek wyszyłam nićmi do szycia. I z łuczki zrobiłam taką fryzurkę. Thank you.